Cześć! To jest mój pierwszy raz, także wiecie, wyrozumiałość. Dla tych, którzy nie wiedzą, na co dzień streamuję na Twitchu, jednak zdarza mi się grać offstream głównie w budowanie w Simsach i uznałam, że mogłabym to wykorzystać. Sama bardzo lubię oglądać takie przyspieszone budowanie, także zapraszam! Stworzymy malutki domek wróżki, która osiadła na przedmieściach i będzie przepowiadać ludziom przyszłość. Pomysł na tę grę pojawił się w innej rozgrywce, w której grałam panem Leszkiem Wizjonerem. To jest człowiek, który wyznaczył swoją własną drogę, który zupełnie odciął się od społeczeństwa i korzysta tylko z rzeczy, które sam wytworzy lub które znajdzie, do czego ekożycie świetnie się sprawdza. Jednak ta pustelnicza rozgrywka potrzebowała jakiegoś załamania, więc uznałam, że pan Leszek będzie miał towarzystwo. Bardzo ekscentryczną sąsiadkę. Uznałam, że pójdę trochę w mistycyzm, ponieważ pan Leszek jest dość sceptyczny, więc to będzie bardzo fajny kontrast do jego postaci. I tak uznałam, że wróżka będzie idealną opcją. Jeżeli chodzi o samo budowanie, to nie spodziewajcie się tutaj zniewalających umiejętności. Starałam się stworzyć coś, co będzie nawiązywało do bardzo kolorowych obozów cygańskich. Miałam jednak problem z tym, że nie umiałam zadecydować, czy to będzie raczej dom, który będzie służył przez lata, czy przyczepa, którą będzie podróżować po całym świecie, i jakby to narzuciło narrację do całej tej budowli. Jest tutaj duży dysonans między tym, jak ona wygląda, do tego, że jest pełna kuchnia na przykład. Jak pewnie widzicie, sam budynek jest po prostu prostokątem, czego bardzo nie lubię, ale to był ten moment, kiedy nawiązywałam do po prostu przyczepy, więc musiało to tak wyglądać. Miałam pomysł na to, jak to będzie wyglądać na zewnątrz. Chciałam, żeby miała swoje miejsce, w którym będzie z kuli przepowiadać przyszłość bądź rozkładać karty tarota, więc na tym się na samym początku dość mocno skupiłam. Jeżeli chodzi o wnętrze, to trochę się gubiłam, ale w końcu coś z tego wyszło. Zadbałam o oświetlenie, chciałam, żeby pojawiało się dużo świec, żeby w nocy to jednak robiło wrażenie i nadawało taki specyficzny klimat. Cały czas jest solidna walka z kolorami. Starałam się, żeby było tego dużo, żeby był mocny przesyt, ale jednak, żeby w jakikolwiek sposób to do siebie pasowało, jeszcze w dodatku te wszystkie desenie. Nie wiem, jakoś to zaakceptowałam. W całym budynku jest dość duży przesyt i chciałam, żeby tych rzeczy była masa i żeby tylko ona rozumiała tak naprawdę, po co one tam są i jaką mają historię. Nie bardzo przejmowałam się funkcjonalnością, chciałam, żeby to po prostu wyglądało, ale z doświadczenia wam powiem, że da się w tym grać. Łazienka jest malutka, chciałam zaoszczędzić trochę miejsca, także korzystamy ze zlewu. Bardzo lubię małe budynki i mieścić to wszystko w takiej kompaktowej wersji. Jeżeli mam zbudować coś dużego, to się trochę gubię, także możecie się spodziewać raczej maleńkich budyneczków po mnie. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich dodatków, które używałam. Starałam się szukać czegokolwiek, co jest na tyle dziwne, żeby tutaj pasowało. Moja walka o to, czy ten budynek powinien być mobilny, czy nie, trwała cały czas. Nie mam pojęcia, jak ona transportowałaby te wszystkie rzeczy, ale pominiemy to. Budowanie dobiega końca, zaraz zobaczycie cały efekt, także ja wam dziękuję i do zobaczenia.